Bez tajemnic podcast. Dymitr Błaszczyk, zapraszam. Patryk, były narkoman, przyszły mąż i fan motoryzacji. Dzień dobry. Cześć, witam was wszystkich. Patryk, na samym początku, jak to się zawsze ładnie mówi, że każda przygoda ma gdzieś swój start. Twoja przygoda. Mam nadzieję, że się mocno zakończyła z tym etapem, który powiedziałem jako pierwszy, czyli były narkoman. Powiedz nam zaczniemy trochę od innej strony nie od początku, a od końca. Mhm. Powiedz nam jak bardzo zmieniło się Twoje życie od momentu, kiedy jesteś czysty. Od momentu, kiedy jestem czysty, to kłamstwem było, jakbym nie powiedział od razu, że ostatni raz trzeźwy byłem 8 dni temu. Mm -hmm. Ponieważ po prostu 5 lat temu prawie skończyłem terapię, ponad 5 lat temu 15 lutego. Przyjechałem do środka, a skończyłem leczenie y, 2018 roku, oczywiście. A mhm. Skończyłem leczenie 20, gdzieś chyba 8, y, luty 2019 roku. Od tego momentu byłem czysty, do, do czasu, aż może pół roku temu, tak naprawdę. Y, dostałem nawrotów, tak jak to się profesjonalnie nazywa. Nawrotów, mhm. choroby, bo narkomania jest uważana jako choroba. Po prostu się ma do końca życia. No, i, ja też trochę zapomniałem o tym gdzieś, a też dużo błędów w swoim życiu popełniłem, że, że mhm. po prostu tak naprawdę sam jestem sobie winien, że, że nie zaufałem tym ludziom w tym ośrodku. Czyli jakby skończyłeś swoją terapię, ale 8 dni temu miałeś jakby, jak to mógłbyś określić? Przystanek? Nie. Stop na chwilę? Słuchaj, to było tak, że ja po prostu czynnie paliłem przez około pół roku yy, marihuanę tylko i wyłącznie i. Tak naprawdę no, przez ten czas palenia zamiast że tak powiem czynnie, że tak zatracać się w tym wszystkim, to się zastanawiam, czemu ja to zrobiłem. Mm -hmm. Bo w głębi duszy, w sercu po prostu czuję to, że, że, że ja chcę być czerwy, chcę być po prostu normalny, ja chcę być szczęśliwy, nie chcę mieć pieniędzy. Wiem, że one są potrzebne do szczęścia, ale wszyscy gonią za pieniędzmi w dzisiejszych czasach. A tak naprawdę szczęście to jest wyjechać bez pieniędzy gdzieś z kamperem, czy wyjechać zapożyczony za no, no, no. pieniądz od babci, który i tak się je odda, tak naprawdę, ale żeby być bezpiecznym, przyjechać do Dimitria na, na podcast, mhm. żeby się uratować po prostu, nie? No, no. Wewnętrznie czułem przez te pół roku tego mojego palenia, że to i tak nie jestem ja. Zacząłem się źle czuć, bo, bo jak się sprzedaje ludziom na co dzień, że jestem prawdomówny i szczerą osobą, coś, to jest widać, że zdumiewające dla innych ludzi, trzejwych, którzy nawet nie są z problemu. Nie bez powodu, bo zaczęło mnie po prostu boleć to, że, że zacząłem sam się okłamywać, zacząłem oszukiwać swoją przyszłą żonę, przez to, że po prostu nie powiedziałem jej tego i to też wynikało z tego, że wcześniej nie porozmawialiśmy o jakichś takich pewnych kwestiach, w których się rozmawiam w związku, ale zaniedbałem to. Rozumiem. Też po prostu nie, by, nie byłem nauczony tego. Nie byłem nauczony tego, że, że rozmową można wszystko. to no, jasne. A powiedz mi, bo zanim weszliśmy na wizję, to zauważyłem, że jak sam poprosiłeś o chwilę, nie wiem, jak to nazwać, wyciszenia, chwilę dla siebie i się pomodliłeś. Mhm. Czy wiara do ciebie przyszła w momencie, kiedy stałeś się czysty, czy zawsze tobie towarzyszyła? Yy, powiem tak. Wiarę, to tak naprawdę chciałem od samego dziecka zrozumieć, jak z mamą chodziłem do kościoła, ale. No, po prostu nie wiem. Może mama nie potrafiła mi tego wytłumaczyć, a ja sam może też nie chciałem tego rozumieć. Też młody człowiek ciężko ma decydować o tym, co jest dobre, co złe. no Wiadomo, że od rodziców to zależy, żeby im pokazali, co jest rzeczą dobrą. A co złą? Ja bardzo gdzieś tam chyba pragnąłem, ale wstyd mi było wtedy przed wszystkimi kolegami, ponieważ to jest niemodne w tych czasach. Mhm. I. No i tak, ale teraz się tego nie wstydzę, ponieważ w tym czynnym uzależnieniu, w tym moim popłynięciu na wrocie, w tym purulecznym epizodzie, który się zakończył 8 dni temu, to tak naprawdę nie zaczęciłem się w tym i nie poszłem dalej o krok, bo ja powinienem tak naprawdę w tym nawrocie brać twarde narkotyki, ponieważ to kiedyś zastępowało mi samotność, której tak naprawdę bałem, bałem się całe życie, być samotny. Przez to wróciłem też do siebie, że tak powiem... Żeby nie być samotnym, ale już wracamy do tej wiary. Ta wiara tak naprawdę sama się mi gdzieś pojawiła, a raczej Bóg mi sam się objawił w czasie tego czynnego palenia, mm -hmm. bo zależało mi na życiu. Nie zależało mi na tym palić, ale nie potrafię tego przestać, ponieważ jestem narkomanem. Byłem. Jestem narkomanem. Narkomanem się jest do końca życia. Byłem, owszem, ponieważ mam zakończone, ale narkomani muszą sobie mówić, że są narkomanami do końca życia. Okay. Żeby po prostu bo co, nie bo to sobie. I rozumiem, że to nie zapominasz o tym, ale to też daje tobie taki wewnętrzny stop przed mm -hmm. kolejnymi razami ewentualnymi. O to w tym chodzi? Tak, ja ci to może zobrazuję, że ja po prostu wróciłem do siebie, bo bardzo ciężko na początku, później zacząłem się żyć, w tym wszystkim chodzić na imprezy z znajomymi, w których tak naprawdę paliłem tylko e-fajkę, rozumiesz? I dopiero po półtorej roku po terapii zrobiłem pierwszy krok, kupiłem piwo bezalkoholowe, którego się bardzo bałem. Ale mi już było tak naprawdę głupio przed tymi wszystkim znajomymi, którymi się spotykać, że oni to szanowali, ale czułem się jak jakiś taki wyrzutek. Nie chciałem się tak czuć. Okay. Po prostu może po tych 4,5 roku tej trzeźwości, czyli tam 4 i 9 miesięcy, jak dobrze to policzyłem sobie w głowie, no to może myślałem, że już jestem taki twardy czy coś, że no, no, to już no. wszystko zapomniane. No dobrze, Patryk, ale to może. Bardzo nie lubię tego robić, ale jak to się ładnie mówi, zawsze musimy zacząć od zarodka, czyli od samego mhm. początku. Powiedz mi, ile miałeś lat, jak zażyłeś pierwszy narkotyk i jaki to był narkotyk? Pierwszym narkotykiem to oczywiście chyba alkohol, mhm. bo to jest również alkohol. No, alkohol również jest narkotykiem. Musimy też spojrzeć prawdziwe oczy, że wszystkiego można nadużyć od kawy, po nawet piwo bezalkoholowe, od jedzenia i wszystkiego tak naprawdę wszystko może być narkotykiem zależy od naszej interpretacji. Mhm. Y dlatego ja się nawet pilnuję już z kawą. Y dzisiaj jedno na przykład espresso sobie wypiłem, bo wiedziałem, że w czynnym paleniu też sobie chyba narkotyki zastępują, te szybsze, tak zwane chyba tą kawą. Dlatego też wie wiem, że muszę zbastować, ale już dzisiaj nie wyspany, jadąc tutaj w stresie, no, musiałem espresso wypić. Żeby po prostu nie usnąć w samochodzie. Jasne, ale powiedz mi, yy, bo jednak znowu wrócę do tego, pierwszym yy, narkotykiem, co było, ale mówimy o narkotykach, zostawmy Narkotyk alkohol, dobra. papierosy, tylko skupmy się na narkotykach. Ile miałeś lat, jak pierwszy raz i co to było? To, to było gdzieś w wieku 16 lat, przed Albo przed samymi urodzinami, bo to był okres wakacji. Jestem, że tak powiem, urodzony 8-8 w sierpniu. Mhm. Leż. No to chyba taki waleczny. Mam nadzieję. No i co. Wtedy tak naprawdę pierwszy raz zapaliłem marihuanę, no, to, to nie jest bez powodu, że jak na prelekcjach się słyszało w szkole, że zaczyna się na marihuanie i kiedyś, się miałem, był kiedyś taka osoba powiedziała, że kończy na trawce, ale kończy się po prostu na tych twardych narkotykach, na rynsztoku i braku życia i braku szczęścia, zastępowaniu sobie tym. Pierwszym narkotykiem oczywiście była marihuana w około wieku 16 lat. Mhm. I, no i co? Tak naprawdę pierwszy raz jak zapaliłem raz, to już paliłem codziennie. Czyli jakby pochłonęło cię to, ten stan, ta euforia, co miałeś wtedy? Jakie to były dla ciebie doznania? Dzisiaj marihuana w Polsce myślę, że jest bardzo popularna. Sama penalizacja marihuany na świecie staje się coraz to popularniejsza. Jaki był twój stan i, i co wtedy czułeś? No powiem tak, za pierwszym razem jak zapaliłem, to tak naprawdę nic nie czułem, bo nie znałem tego stanu i przeważnie to jest tak, że jak człowiek pierwszy raz coś robi, szczególnie jeśli pali na przykład trawę, no to nie czuje tak naprawdę nic. I za drugim razem dopiero coś poczułem i poczułem coś, tak naprawdę świat, w którym nie ma tych wszystkich problemów. Uciekłem mhm. od problemów po prostu do, do, do najprostszego miejsca. No. Czyli rozumiem, że dla ciebie narkotyki, na ucieczką. razie rozmawiamy o marihuany, były ucieczką od rzeczywistości. Okay, ale dlatego, że twoja rzeczywistość, nie wiem, domowa była zbyt trudna? Tak, bardzo trudna była, bardzo Aha, trudna okay. była. I to z tego tytułu wyniknęło to, że poszedłeś w stronę. Znaczy, moją odpowiedzialnością jest to, że ja zapaliłem i się czuję sam za siebie winny, ale niestety psychoterapia po pokazuje na to, że wiele czynników, które tak naprawdę są już niezależne od nas, a od naszego dzieciństwa i w ogóle, mm -hmm. no niestety ostatecznie ma wpływ na to, czy się ten człowiek, że tak powiem, weźmie co, czy nie weźmie. Tak no, po prostu. No. Rozumiem. To przejdźmy może w takim razie. Miałeś 16 lat w momencie, kiedy mm, gdzieś ta marihuana do ciebie przyszła, jak sam stwierdziłeś później. Coraz częściej to zacząłeś palić. Mm -hmm. Ile lat trwało do momentu, kiedy zdecydowałeś się wziąć coś mocniejszego, twardszego, nie wiem jak to nazwać. Mm -hmm. No to tak okres tego palenia i tak naprawdę trwania sobie w tym paleniu codziennym już, bo to bardzo szybko się stało. Czyli bardzo szybko się uzależniłeś od tej substancji. No można tak powiedzieć, no po okay. prostu psychicznie, bo mi to odpowiadał ten stan. Jasne, mnie ja to rozumiem, no, bo tylko to... chciałbym to zdiagnozować, tak, wiesz, głowie tak. gdzieś to analizuje sobie. Mm -hmm no To minął około rok, rok czy półtorej mhm. i pierwszy raz wtedy jakieś amfetaminy spróbowałem. Okay. To nic innego jak taka jakby kawa, jak się, się śmieję, bo nie ma potem jakichś y, ogromnych euforii. Mhm. Bardziej jest taki stan y, y, wyspania się jakby. Można to tak naj, najprościej zobrazować. Okej. Okay. Czyli kolejną, kolejnym twoim krokiem na tej, y, na tej ścieżce było, była amfetamina. Mhm. I czy w momencie, kiedy zażyłeś amfetaminę, zrezygnowałeś z marihuany? Czy to było nie, nie, razem? Nie, za, za nigdy nie zapomniałem palenia. Palenie tak naprawdę no, było dla mnie najlepszym rzeczą, mhm. ale tylko z, ze względu na to, w jakim środowisku się obracałem, tak naprawdę wszyscy zaczęliśmy brnąć równocześnie w to całe nasze towarzystwo, z którym tak naprawdę więcej tam czasu spędzałem, aniżeli u siebie w domu. Okej, okay. dobrze. I, I jak sam powiedziałeś, czyli zażycie amfetaminy powoduje to, że masz taką podwójną kawę, tak? Czy taka tak, po Tak, No po piątno, no, no, po piątno, no, no w dziesiętno okay. można powiedzieć. I, i, a jak wtedy twój organizm to, to zniósł? Czy czułeś się, na drugi dzień zawsze się mówi, że ma się powiedzmy to kaca, czyli że źle tak, tak. się czujesz. To na drugi dzień jak się czułeś? To, to powiem tak, po tych twardych narkotykach jest taki kac, tak zwany moralniak... Yy, u nas się Zjazd. To z zjeba, za przeproszeniem się to u nas okay. nazywa. Tak, tak, profesjonalnie. Mhm. Zjeba. Zjeba, tak, że się po prostu pokutuje całą dobę i się ma bardzo ciężki stan zdrowotny tak mhm. naprawdę ten organizm się broni przed tym wszystkimi twardymi, yy, tą twardą chemią. Po okay. prostu. Ale jakbyś miał powiedzieć... Yy... O ile mocniejszą rzeczą jest amfetamina od marihuany? Czy tego nie można porównać, bo są jakby dwie różne skale. To są tak naprawdę dwie różne, że tak powiem, dziedziny. Nie bez powodu tą marihuanę chcą w Polsce legalizować, i na przykład można spojrzeć na tą Holandię, co tak naprawdę ja tego nie, nie pochwalam, że oni tam mają taki full legal, jak to się nazywa. Mhm. E, bo nie powinno tak być. U nas powinno być tylko legalne CBD, czyli po prostu coś, tak, co tak naprawdę już jest wprowadzone. Okay. A dla ludzi, którzy mają y, problemy jakieś y, zdrowotne, bo marihuana zasypuje 3 czwarte apteki i trzeba być no, złym człowiekiem, żeby nie umieć spojrzeć prawdzie w oczy, że tak naprawdę tysiące lat temu już zażywano tak naprawdę tego środku, dlatego zawsze sobie go obtłumaczałem wewnętrznie, że to nic takiego jest przecież. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli mamy marihuana, amfetamina. I jakie były twoje kolejne kroki w narkomanii? No, to bardzo szybko, bo ta amfetamina jakiegoś tam nie widziałem sensu w tym, tak jakby, no tak jak paliłem marihuanę, czułem jakiś stan odurzenia, swój świat, mhm. to bo ta amfetamina to było takie nic. Tak jakby szybko to odrzuciłem i okay. potem w w weszło w grę tak naprawdę tak zwany kryształ. To się u nas nazywa, to chyba mefedron. Powiem że jestem dumny z tego, że nie umiem tego określić, bo... Okay. <śle> kryształ, nie to znam to określenie. Tak, kryształ, kryształ jest po prostu ogólnopolskim określeniem twardych mhm. narkotyków, takich, co niszczą głowę po prostu. Okej, okay, Czyli jakby twój epizod z mhm. samą Amfetaminą był krótki. Mhm. Na poczet tego, że przeszedłeś na kryształ. I co tutaj się działo z Twoim organizmem? Chciałbym to... właśnie, żebyś to tłumaczył na bazie swoich mhm. doświadczeń, żebyśmy my, jako słuchacze, widzowie mogli to mniej więcej pojąć. Mhm. Jak to było? To powiem tak, y... oczywiście te, tą afetaminę czasami też stosowałem, żeby mieszać to wszystko, bo to potem myślałem z alkoholem, z marihuaną. No to do tego jeszcze przejdziemy, ale na przykład tak, w tych ale... Stanach. Ten stan, no, to po amfetaminach nic nie było, ale kryształ. No to y, czułem po tym, że mogę zagadać do każdej dziewczyny czegoś, czego po prostu naturalnie y, nie umiem się nauczyć. Mhm. Y, potrafię, nie wiem, być otwarty do ludzi, y, szczery, autentyczny, prawdomówny. I to mnie najbardziej pociągnęło w tym narkotyku, dlatego staram się być taką osobą na trzeźwo, rozumiesz, mhm. że. Często słyszałem po prostu, jak już mi zależało na tym, jak, jak czułem się elokwentny, inteligentny, biorąc wtedy te narkotyki, byłem zdumiony, że tak naprawdę chłopak, który nie wierzył nigdy w siebie, to może być kimś po prostu. Okay. tylko Czyli że. Tak się bardzo to budowało. Nabywałeś Oczywiście. cech, które mhm. nigdy nie miałeś, a one uwypuklały to wszystko. Tak, tak, bo narkotyki niestety zastępują wiele tak, tak, takich braków wewnętrznych w człowieku. i tak naprawdę, ja się wszystkiego nauczyłem już do, do dzisiaj, jeżeli chodzi o to, i często nawet słyszę, że, U, ty chyba jesteś naćpany, ponieważ to wynika tylko z tego, że nawet w towarzystwie tym czynnych tych narkomanów, na następne parę dni, jak ja mówiłem, tak po prostu sensownie, moralnie, inteligentnie, to usłyszałem, ty chyba jesteś naćpany. Mhm. Już powiem ci czemu? Bo ludziom ciężej jest po prostu wierzyć w to, że ty jesteś trzeźwy. I jesteś po prostu dobrym człowiekiem, aniżeli łatwiej w tą ramę narkomana włożyć po prostu. Mm. Łatwiej, przed samym sobą. Jasne. Czyli mamy y, później kryształ, to co przed chwilą powiedziałeś. Czy był kolejny, kolejna ścieżka, kolejna droga w tym wszystkim, czy zatrzymałeś się na tym krysztale? Znaczy, ten kryształ tak naprawdę to już mnie pociągnął na dno. Y, jeszcze dodatkowo wtedy przedostałem coś takiego jak tabletki, tak zwane ekstazy. To były różne jakieś specyki, nie, nie mam pojęcia. Pewnie no okay. bym się za głowę złapał, bym poznał skład chemiczny tych, tych wszystkich, że tak powiem, specyfików. Aczkolwiek mm, te tabletki były o tyle fajne, powiedzmy wtedy, mhm. że po prostu dawały mi coś takiego jak taki świat z bajki. W sensie mm, czułem tam ogromną radość, szczęście, aczkolwiek ogromny strach, bo często to były. Poza granice, wychodzące tak naprawdę niekontrolowane epizody, takie tripy wewnętrzne, i bałem się tego nieraz. Czy, czy ja kiedyś z tego wrócę. Okej. Okay. Czyli tak jakby wchłonąłeś bardzo stan ten euforyczny, mm -hmm. bo zmieniło to Twoje postrzeganie rzeczywistości. Dobrze rozumiem? Tak, tak, dokładnie. Okay. I dodam jeszcze taką jedną sytuację, która jest kluczowa w całym tym czynnym, że tak powiem, wciąganiu tego wszystkiego i paleniu i piciu mm -hmm. alkoholu, że. Mm, Pewnego razu dostałem taki specyfik, który tak naprawdę był jakiś mokry, zamiast suchy i biały. Był mokry po prostu. Było to tak, że tak powiem, pachniało jak yy, wszystkie leki świata naraz. I mm -hmm. to było przerażające w zapachu. I pamiętam, że w tego kryształu nie trzeba było. Trzeba było troszkę żeby zażyć, żeby poczuć jakąś taką euforię i to wszystko taki super stan, że jest się otwartym w ogóle. A wtedy wzięliśmy troszkę, bo dostaliśmy upomnienie, że nie możemy dużo wziąć od. Dilera okay. takiego uczynnego. Mm -hmm. No i można powiedzieć tak, że jakbyśmy to zażyli, nic się nie działo przez pół godziny, po czym tak naprawdę zaczęły się takie rzeczy ze mnie dziać, że za... musiałem pamiętać o tym, że muszę oddychać, co jest naturalne dla organizmu, że musimy mm -hmm. pamiętać, że wdech i wdech. Tak, tak naprawdę wystraszyłem się tego wszystkiego, że ucieknąłem od tych kolegów do domu spać i gryzłem przez północy poduszkę. Gryzłem to i się zastanawiałem, co jest ze mną i tak. Już wtedy wiedziałem, że to idzie za daleko. Pomimo bycia czynnym uzależnieniu, nie, niemania jakichś tam pojęcia o terapii, Miałem ogromny żal, że kiedyś, jak mi zabraknie babci i dziadka, to oni z nieba będą widzieli, jak, jak świetnie udaję przed wszystkimi mhm. dobrego wnuczka, a tak naprawdę nikim innym jestem, jak zwykłym po prostu ci płynem narkomanem. Nie? I bolało mnie to serce, że oni. Zobaczyliby mi zakrzyw zakrzywiony obraz w niebie. Po prostu już wtedy tak naprawdę było mi bliskie to, że, że Bóg istnieje chyba i łatwiej mi było w tego Boga wierzyć, aniżeli no, chyba już w siebie wtedy. Okay. czyli to rozumiem, że to były mniej więcej już takie stany w twojej głowie powątpiewania w to, co robisz. Minęły stany euforii, minęły, że to gdzieś się tam przenosiło, że stawałeś się otwarty, bo zacząłeś dostrzegać, jak bardzo to niszczy twoje życie. Znaczy, to był taki jednorazowy wyskok, w sensie tym jakiś inny tak, sensie. Przekroczyłeś granicę, której nigdy nie przekraczałeś wcześniej, poprzez to, co. W sensie to było nawet nieświadome, że, my, że Jasne, to ja widziałem, bo, bo wszyscy tam naprawdę to zapominali, jak się mówi, wtedy mhm. w tym towarzystwie zapominali i język się plątał. Tak jakbym trzeźwiał w ośrodku po miesiącu czasu, też pamiętam, nie miałem ani jednego zdania złożyć. Okay. Jak trzeźwiałem. No i co. I na, pomimo tego, że byliśmy czynni, czynnie uzależnieni, głównie chodziło o mnie, to ogromny żal miałem do tej osoby, która nam to udostępniła i została umoralniona przez nas i tak naprawdę skreślona. I już wiedzieliśmy, pomimo czynnej narkomanii, że nie możemy od, tego, od tej osoby brać, bo to jest. Bo nie wiadomo, co to jest. Bo to nie wiadomo, co Właśnie to jest. Właśnie to jest to, co mnie zawsze, zawsze na zawsze będzie przerażało w osobach, które. Zażywają narkotyki, czy tam. To jest ich życie, ja nikogo nie oceniam. Tak jak Ciebie nie oceniam i ja absolutnie każdej jednej osoby, która tutaj przychodzi i chce opowiedzieć historię swojego życia. Każdy podejmuje decyzje, byleby nie godziły w dobroć mhm. innej, innej osoby. Natomiast to, co chciałbym powiedzieć, to to, że ja kompletnie nie rozumiem, jak można zaufać osobie, biorąc narkotyki, spotkanej. Raz, drugi, trzeci na ulicy. Ja ci powiem. To jest niesamowite. Ja nie mogę tego sobie wyobrazić. A ja ci to najszybciej zobrazuję. No to Bo powiedz. łatwiej jest tym osobom uwierzyć tym ludziom niż tym swoim najbliższym, którzy którzy myślą, że są najbliżsi w tym wszystkim. A tak naprawdę uciekasz od tych bliskich osób, bo nie potrafisz z nimi porozmawiać o tym, co widzisz, że jest to źle i to źle. Nie ponieważ... bałeś się troszeczkę, biorąc to Bałem od... się, bałem się strasznie. Bałem... No nie znasz tego. Ty... Często brałeś na pewno od swojego dealera, rozumiem, no którego tam znałeś. Miałem, miałem sprawdzonego w ogóle. Dealer nie, nie może się nazywać taki, który bierze. Oczywiście ja sam kiedyś handlowałem, tylko po to, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy, żeby no nie, wiem, nie kraść z domu po prostu rzeczy. No, no, oczywiście no, no. narkomania to pociąga takie przykre rzeczy, że się kradnie, się sprzedaje wszystko dookoła, tak naprawdę, nie? Żeby tylko mieć na kolejną działkę. Tak, żeby mieć na kolejną działkę. Czy w, twoim, w Twojej historii o, o narkotykach pojawiły się jeszcze inne, mocniejsze substancje, typu heroina? Nie, nigdy. Ponieważ całe życie się tego bałem i tego nigdy nie zrozumie. Ponieważ heroina już w, w samych czytaniu, tak, na, na, w Google załóżmy, mhm. pisze jak byk. Uzależnia fizycznie. Raz, maksymalnie dwa i jesteś za przeproszeniem, w tą kabałę. Mhm. Jakby to powiedział Marek Kłotański, No jasne. Założyciel Monar. Mhm. Czyli y, nigdy w swoim życiu nie. No powiem wprost, nigdy nie brałeś w żyłę? Nie, nigdy. Ani jednego specyfiku. Nawet się dowiedziałem w ośrodku, że niektórzy y, o takich rzeczach, że można amfetaminę nawet brać dożylnie. Nigdy bym na to nie wpadł, ponieważ dla mnie to po prostu była już taka skrajność, o, y, której tak naprawdę ja oszukiwałem się. Że ja sobie tylko palę i w weekendy czasami, że tak powiem, coś wciągniemy i się usprawiedliwiam przed samym sobie, A to nic takiego. Wszyscy przecież palą. I to jest przykre, że tak naprawdę, ja się cieszę, że Polska ma taki opór zalegalizować to marihuanę, bo to jest ogromna furtka. Ogromna furtka do tego dalszego świata. I zaufajcie mi wszyscy ludzie. To nie jest tak, że ci ludzie, którzy mówią o tym, ci Psycholodzy, czy coś, czy nawet na tych prelekcjach w szkole. To nie jest tak, że oni kłamią. Nawet jak mówią, tak jak kiedyś ja się śmiałem tego, będąc w czynu uzależnionym, w szkole zawodowej już górniczej, na którym nigdy nie chciałem iść, ale wiedziałem, że muszę to zrobić, no. żeby, żeby, żeby mieszkać w domu. No po prostu, no, żeby być. być yy... Na zasadach rodziców. Mhm. Oczywiście ja chciałem swoje zasady jakieś mieć, bo chodziłem na informatykę, do technikum, tylko że tak naprawdę problemy jakieś wewnętrzne mhm. już wtedy, w czasie akurat tego technikum w informatyce, no to w połowie klasy, bo to tak. Przy... Nie, nawet na koniec jakoś. Przepraszam, na początku. Zaraz mhm. na początku tej informatyki. Ja czułem od serca, że chcę to robić, ale wewnętrzne problemy nie pozwalały mi no okay. iść to i tak naprawdę zaprzepieściłem wtedy już taką swoją szansę. Dlatego teraz gnam do przodu. Dużo narkotyki zabrały ci życia? Bardzo. Bardzo A szczególnie bliskich, których tak naprawdę chyba straciłem już. Mhm. Choć mam nadzieję, że mi kiedyś wypaczył wiesz. Mam nadzieję, że mi kiedyś wypaczył. bo ja inaczej po prostu nie potrafił im tego powiedzieć, że, że było tak, a nie inaczej, jak po prostu będąc spływem. I co szczęście, że po prostu nic więcej nie wziąłem, i przyjechałem tu tylko dla siebie. Oczywiście. A powiedz mi, Patryk, jak tak słucham sobie ciebie, to jeszcze jednej rzeczy jednej rzeczy nie wiem na ten temat, a mianowicie hmm. to, jak często brałeś? No właśnie, i to jest bardzo kluczowe. Bo marihuanę powiedziałeś, że paliłeś tam codziennie. Codziennie, tak. tak codziennie, tak. okej. Okay. A zawsze dwa razy dziennie? Ja, raz dziennie jak to? N nie, by... no to, to były takie ilości, że po 5 gram tak zwanych dziennie, ponieważ oczywiście na początku 5 gramów dziennie. 5, 10, 15. Ile by nie było, to i tak jest za mało. Tak śpiewa hemp w swojej płycie. To jest całkowita prawda, bo to się tak ciągnie. I dlatego narkotyki zabijają, bo ludzie nie znają marihuaną. Tak naprawdę nie da się przedawkować jej. Byś musiał chyba 50 ton na raz zapalić, żeby ci po prostu puco fizycznie tego nie wytrzymało. Mhm. Ale reszta narkotyków cienka linia. Nie widać. Ale to paliłeś. Naprawdę, bo paliłeś, rozumiem, z, tam z kumplami, tak? No sam, tak, sam tak, też tak. pewnie paliłeś, ale najczęściej z, w towarzystwie. Tak, oczywiście to ja byłem tym, tym hop do przodu, jak się to zawsze mówi, że, że handlowałem, udostępniałem wszystko i to tak naprawdę to ja jestem największym przed samym sobą, że w ogóle mm. takie rzeczy kiedyś robiłem i jest mm -hmm. mi wstyd za to, że, że no by, byłem po prostu taką osobą. Okay. Ale ile? Dzi dziennie najczęściej, jakie to były dawki? No, Pięć gramów dziennie paliłeś? No patrz, na początku zaczęło się niewinnie. Zaczęliśmy grama brać z chłopcami, z, z kolegami, z przyjaciółmi. Wtedy tak myślałem, no. Zaczęliśmy brać to no, grama na czterech czy pięciu. Później hmm. tak naprawdę coraz dalej, coraz dalej. Później każdy tak naprawdę grama brał tylko dla siebie. I ja zawsze byłem osobą, która zawsze miała palenie, bo, bo wiedziałem, że, że to nie jest tak, że nie ma marihuany na siedlu, tylko wiedziałem, że trzeba mieć do niego dostęp, kontakt. Hmm. I szczególnie zależało mi poznawać tych ludzi, żeby mieć zawsze ją, zawsze. Czyli mieć dostęp do świata, który myślałem, że jest piękny, a był po prostu fałszywy. nie? Czyli rozumiem, że te dawki one się po prostu zwiększały. Tak. I jak, jak to, co przed chwilą powiedziałeś, ale tak naj, najczęściej ile pamiętasz, to ile to było gramów? No to powiem ci szczerze, że w, w trybie tego swojego czynnego handlu, takiego oczywiście, ja mam coś takiego, że, że nie robię czegoś na małą skalę, tylko od razu bym chciał cały świat podbić. I cały szczęście, że mi się z tym nie, nie, nie udało, ponieważ bym teraz po prostu siedział za kratkami i chyba błumie całe życie mnie w opiece. No to dochodziło do momentu, gdzie, mi, gdzie mieliśmy nawet 15 gram palenia, to żaden problem był spalić, bo to się paliło tak jak ty, tytoń zwykły. Po prostu, bo. Ale już... potrzebowałeś większej, bo ja nie rozumiem, czyli Masz... większej bomby potrzebowałeś. Bo więcej nie, ja, ci, paliłeś? ja ci powiem coś takiego, nie? No. Dochodzisz do takiego etapu w paleniu, że po prostu już czujesz się normalny paląc, a nie palisz, to się czujesz nie I wyobraź mhm. się, że ja bym po prostu osobą nie od pięciu lat. Pięć lat w sensie, no i około było czynnego mojego uzależnienia. Nie, ani nie, cztery. Cztery i pół, można powiedzieć. Tyle, co bym trzeźwy teraz, w sumie dziwnie się to składa. Okay. Ale to chyba ma wszystko wpływ na to, wiesz? No to się to nie się też jest dzieje dzieje przyczyną. Ja też się się myślę, tak właśnie myślę, dlatego wierzę w Boga. No i co? No to ile by nie było? to i tak było za mało i potrafiłem nawet, że tak powiem, najlepsze palenie skminić, jak się to mówi, w tej męklaturze narkomańskiej, yy, tylko po to, żeby po prostu być normalnym, rozumiesz? Mhm. Jak nie zapaliłem, no to czułem się dziwnie, dziwnie się czułem, nie sobą, po prostu tak się przyzwyczaiłem do tego stanu, w którym tak naprawdę dzięki temu stanowi zacząłem osiągać różne sukcesy w życiu, których tak naprawdę nie umiem osiągnąć na trzeźwo, bo byłem po prostu... Yy, osobom, które nie wierzy w siebie, do dzisiaj tak nie wierzę w siebie, że, że po prostu nie no, wierzę w siebie. Przyjechałem tu i teraz mówię do tego. Nie mogę tak gadać, bo, no, no, bo no. to jest po prostu udowiadne. To cały ci mi mówili, że nikt we mnie nie wierzy, rozumiesz? Po prostu mnie dawno skreślono. Mhm. Czyli nieważne jakie to, były, jakie to były dawki, porcje, gramy, to tyle byś i tak i tak wypalił. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o twarde narkotyki, to, to nie. Co ile to brałeś? Zaczęło się to oczywiście niewinnie, że co weekend, tylko że mm, co weekend, co dwa, co, co miesiąc na początku, w sensie na początku wiadomo co miesiąc, później co dwa tygodnie załóżmy można powiedzieć, no a potem to tak co tydzień, co tydzień i przychodziły taki okres, bo u nas dużo tych naszych wspólnych znajomych, którzy po prostu byli w wspólnym uzależnieniem, dużo pracowało też na kopalni którzy Wszyscy niekoniecznie tam chcieli pracować, dlatego chyba jeszcze bardziej brnęliśmy i mieliśmy takie zamknięte grono górników, którzy tak naprawdę czynnie by chcieli chyba dalej ćpać, żeby uciekać przez problemy dnia co z innego, bo praca na kopalni jest bardzo specyficzną pracą. Osoba, która nie pracowała nigdy na kopalni nie zrozumie tego. Nic to znaczy? nie żyje. Tak telegraficzny telegraficznym skrócie, bo to nie jest dzisiejszym tematem. Teoretycznym skrótem jest to, że po prostu na kopalni jest całe takie kompedium osób po rozwodach, z problemami alkoholowymi, to też chyba wynika po prostu z samej tej specyfikacji pracy. Ja też przeżyłem przed samym zwolnieniem taki ogromny strach, że bałem się i chciałem uciekać z miejsca, w którym był wypadek i sam siedziałem w tej, w tej dziurze, że tak powiem, 7 godzin i czekałem na ratowników, bo wyciągali chłopa, który dwa dni leżał pod ziemią. Okay. I go wyciągli martwego. niebezpieczna tak, praca. Tak, tak. I oczywiście y, później, jak przychodził jakiś weekend, w którym tak naprawdę nie mieliśmy tego robić to Czuliśmy, że to nie jest spełniony weekend, rozumiesz? Pragnęliśmy wewnętrznie tego tego weekendu po prostu odbyć od poniedziałku do piątku Żebym całą tą drogę. reset. Tak, Tak. Że, bo się należy, jak coś się nazywa. No, 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 jak się, mówi, ja że się po, należy. Że po pracy należy się piwo. Tak się zawsze tak. mówi, że piwo to moja nagroda. To wy traktowaliście narkotyki jako ucieczka i mhm. jako, jako nagroda. Czyli w takim swoim największym szczycie narkomanii, to ile to było mniej więcej tych twardych narkotyków? Dwa razy w tygodniu. Znaczy, no to dwa razy w tygodniu By, bywało tak, że z piątku na sobotę, oczywiście, bo po pracy już, nie? W sobotę, broń Boże, i niedzielę do pracy, no bo, bo jak to? Mhm. Uciekaliśmy przed strachem, właśnie. Przed tym strachem, przed tą pracą, przed strachem, przed wszystkimi ludźmi. I no i co? Jak z piątku na sobotę braliśmy, to na przykład, jak przychodziłem do tego kolegi w sobotę, który jest tak naprawdę najpiękniejszym dniem w weekendzie. Ja zapomniałem, co to jest w tym pięknym dzień w weekendzie, bo ja zawsze miałem tego zjewa. Wiesz co jest najgorsze? Mhm. Że cały ten dzień że kto pokutował, można tak powiedzieć, że po prostu no, musiałem odpokutować to, że brałem te narkotyki i czujcie źle po tych narkotykach po chemii, która, no, organizm się bronił. Mhm. Tego samego dnia wieczorem, kolejny raz brałem, bo już nie miałem wytrzymać. Z soboty na niedzielę, kolejny raz tak naprawdę, trzeźwiałem całą niedzielę. I weekendów nie było. One były zapomnieniem całkowitym i coraz dziwniejsze rzeczy się działy z każdego weekendu na weekend i potem już nie było. Także weekendów nie było. Weekend zawsze było panie. I do czasu tak naprawdę jak ja pracowałem na kopalni i nie zdarzył się wypadek, który się tak naprawdę stał po, po klubie Energy 2000, bardzo znany w Katowicach. Wyszliśmy z, dysko z dyskoteki z znajomą i z znajomymi, po prostu wyszliśmy z dyskoteki, kierując się no, bliska droga. 800 metrów przez dworze w Kacowicach. Kacowice są ogromnym miastem, gdzie wiele kamer, ale też wiele złych ludzi się niestety znajduje. No i niestety hmm, koleżanka, fa fanka jakiegoś tam klubu sportowego, który ja w ogóle nie lubię piłki nożnej, hmm, to... Trafiła na jakichś przeciwników swoich. No, no, ja dobra. tam nie rozumiem tego. Ja rozumiem. Ale zaczęli ją zaczepiać, ja w tym momencie tak naprawdę byłem sam, bo chciałem jak najszybciej iść na autobus, bo bałem się Katowic, bałem się Katowic. Ale jak zostałem sam, odwróciłem się, że nikogo za mną nie ma. I zobaczyłem, że, że tak powiem, tam się dzieje, jak jest, jest haja i robią moim znajomym, bliskim wtedy, traktowałem ich jako prawdziwą rodzinę, choć nie powinienem, eee, że mają problemy. Wiesz, jaka moja reakcja była? Proszę pomóc. Pobiegnąłem i wbiegnąłem w ośmiu kibiców, jakiegoś tam klubu. Yy, nie wiem, nie znam się nawet na chyba. No, no, no. Wbiegnąłem w tych kibiców i zacząłem i, co wy od... i zacząłem ich bić, pomimo tego, że nienawidzę się bić. Mhm. Nienawidzę się bić. Nienawidzę przemocy. Po I, za, prostu. I oni cię pobili. Pobilo, pobito mnie tak, że miałem złamaną szczękę. Yy, tutaj kość od razu jakoś szybko się wzrosła, całe szczęście. No dzisiaj mam tatuaż, ja mam takie tatuaże, nie te u, to, u tatuażystów. Płytkę tytonową mam po prostu w ręce i będę miał do końca życia. Żeby najłatwiej zobrazować to, że potem mi to w trzeźwości yy, przeszkadzało, żeby na siłowni ćwiczyć, spójrz na rękę. Niech mhm. wszyscy spojrzą, że po prostu jest krzywa, ta maksymalnie wygięta tak, a tak, no, 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 rozumiesz? No. I to jest, pamiętam, sytuacja, która tak naprawdę wtedy z letargu yy, nagle wróciliśmy do siebie tym autobusem, i ja nie umiałem tego przeżyć, co, co się w ogóle stało. Bałem się rodzicom przyznać przed tym, co się w ogóle wydarzyło, po, po prostu byłem w tak złym stanie. Wróciłem, yy, znieczulony oczywiście narkotykami, bo narkotyki bardzo świetnie oznieczulają niestety, yy, dlatego są tak świetne i pożądane przez tych głupich ludzi. Mhm. Ale wróciłem o 8, że tak powiem, czyli 9 rano do domu i powiedziałem, że po prostu pobito mi w Katowicach i a usłyszałem, że, mam, że, po, że jechać mam po prostu do szpitala na Godule. I kolega tak naprawdę, który nie był z nami, ale czynnie też często ćpał, yy, przyjechał po mnie. Yy, z Pojechałeś do szpitala, tak? Z, te, z tej dzielnicy, tak, jakby z której był ten szpital tak naprawdę. Także on przyjechał od siebie po mnie, żeby mnie wziąć do tego szpitala. Nawet gdzieś mam pamiątkowe zdjęcie. I to powiedz jest. powiedz mi, czy to był moment zwrotny? Ten to, właśnie? To pobicie. To, to co ci się było wydarzyło? jeden z najbardziej takich dotkliwych, w którym tak naprawdę chyba moja rodzina nie zostawiła mnie. I za to jestem bardzo wdzięczny im. Po prostu. Bo powinni mnie kopnąć, a pomogli. A pomogli. Pomogli mi po prostu. Chcieli mi pomóc. A ja mhm. tego nie uszanowałem. Okej. Okay. Czyli, jakby taki, taki moment, moment zwrotny, tak, tak, tak to możemy nazwać. Ale to ogólnie, patrząc po tym, co powiedziałeś, że jeżeli piątek, sobota, niedziela, no i później w tygodniu, ale czy w momencie, kiedy cały czas pracowałeś, czy później już przestałeś Bo, pracować? Właśnie, i chciałem ci powiedzieć, że ta sytuacja z tym wypadkiem miała to na znaczeniu, że po prostu miałem cztery 4 Aha. I miałem ciągły weekend. I wtedy ci codziennie. No bardzo szybko się tak stało. No, oczywiście nie na początku, ale no szybko się tak stało. Tak naprawdę w międzyczasie, po, po tej całej sytuacji, to zostałem gdzieś wyrzucony z domu. Ja tego nie rozumiałem. Teraz doceniam to, że to było tylko i wyłącznie dla mojego dobra. Bo po prostu wiem, że mnie rodzice kochają. Mhm. Po prostu mnie kochają. No i jeżeli wyrzucili cię rodzice z domu, to gdzie zamieszkałeś? Zamieszkałem na garażu który był od mojego znajomego, a tylko z tego powodu, że od dziecka czułem pasję do motoryzacji. Ja chciałem pragnąć dalej tej motoryzacji, którą od dziecka tatami na komunie w piwnicy, pamiętam, jakby to było wczoraj, podskładam motorynkę. Rozumiesz, mm. roma do motorynka, taka pony. No ja tzwane, wiem, 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 wiem. Składał to osobiście, odrestaurował ją całą. Pamiętam, pamiętna jest ta A4, mhm. y, z którą dzisiaj tutaj przyjechałem. Jako pierwszym z tatą ją testowałem, y, no bo dostaliśmy zgodę od pracowników ochrony, które już były asfalt wylany, czy mo mogę z synem się przejechać na motorynce. No i mhm. pamiętam, jakby to był wczoraj. To bardzo mi buduje tak naprawdę. Mhm. I chyba gdzieś w sercu czułem to, że te motory to jest coś, co, 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 co mnie ratowało, i wtedy bym prawdziwie szczęśliwy, a nie po tym, że narkotyki brałem. No jasne. Ale I jak na... zamieszkałeś w tym garażu, to co przed chwilą powiedziałeś, Wiedziałeś, to wtedy wszedłeś w ten taki całkowity cuk, że to wtedyś to wszystko tak, zaczęło? Tak, tak, bo, bo wtedy tak naprawdę nie czułem kontroli od rodziców. Oczywiście... Um... Ile miałeś lat? Wiesz co, czekaj, no, d... hmm. no... Tak mniej więcej oczywiście, no bo... 19 chyba. 19 lat. 19 lat, lat. no okay. dobrze pamiętam. No i, 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 a to była jaka pora roku? No bo jeżeli zima. To... A, zima to zima. była. I słuchaj teraz tego. Jak zamieszkałem na tym, że tak powiem, garażu. No. Tylko ze względu na to, że, że taki narkoman udostępnił mi go, bo miał go od taty yy, blisko mnie, żeby, żebym sobie tam trzymał motor. Tylko, że myśmy z tego garażu zrobili sobie po prostu skłot i miejsce spotkań, w którego tak naprawdę wtedy już czułem potrzebę śpiewania, uzewnętrzniania swojej potrzeby. Nawet dzisiaj w nocy czytałem tekst, który jakbym czynym narkomanem napisałem i z niego wynika, że nie chcę z tym w sieci być, nie chcę. Już hmm. wtedy miał podjęć decyzję, tylko nie rozumiem, czemu ją ja w to wiesz? Czemu Ale co i w... wtedy na tym na tym garażu tak zacząłeś? Ten, ostre tak, ćpać? To było ostreć panie tak naprawdę, i tam już psychiką było tak krucho, że dużo rzeczy złych zrobiłem u siebie za tak naprawdę, które bardzo wstyd przed wszystkimi ludźmi. A co to były za rzeczy, o czym mówisz? Mówią o jakichś podpaleniach, włamaniach, kradzieżach. czy Bo coś. nie miałeś po prostu pieniędzy. Nie, to nawet nie wynikało z tego. Ja tego nawet nie potrzebowałem. Ja po prostu chciałem się wyżyć na tym miejscu, które tak naprawdę, zamiast mi dać radość, mnie skrzywdziło. Rozumiesz? Mhm. Dlatego dzisiaj pragnę o tym, żeby nie mieszkać tam i uciec stamtąd, bo jest tak łatwiej. łatwiej. A miałeś jakieś, miałeś, nie, nie wiem, chwycili ci kiedyś, miałeś masz jakieś kocham, wyroki? Właśnie i rano, jak się obudziłem z tej, w, tym, w tej całej euforii. Tego, co się dzieje, bo już tak dużo brałem narkotyków i nie wiem, czy ze stanem psychicznym, czy już nie było wtedy nie tak, bo, bo, bo tak naprawdę zdiagnozowali to tak y, inaczej ps, psychiatrzy. No. To zrobiłem pierwsze co, to. Z, nawet chciałem sam jechać, ale widziałem, że samotność mnie zapije. Wziąłem, za, za przepraszam, menela z pod sklepu, który wydawał się porządku. Po prostu z twarzy. No. Że tak, nie, inny niż każdy menel. I to zapytałem się go, a on szedł po piwo do sklepu, czy, czy, co on teraz robi? On mówi, że, że idzie po piwo do sklepu. Idzie, że do Holandii. Nie, co, serio? No, no serio. A on mówi, no po piwo przyszedł do sklepu, no i co z tego? Podział, mam 0,7 i mam woda, bo ja widziałem, jak takich ludzi, że tak powiem, zachęcić do tego, żeby mm -hmm. uzyskać swój jakiś tam e, wewnętrzny spokój, że, żeby nie być samotnym. No i pojechałem tak naprawdę z Menelem. Mm -hmm. Tylko ten Menel po drodze mi bardzo uzmyfowił. Dlatego do dzisiaj mam szacunek dla każdego starszego, młodszego, Menela, nie Menela. Mm, można powiedzieć tak, po prostu szacunek do świata i do ludzi. Mm -hmm. Wynikało to z tego, że uciekałem jeszcze bardziej przed tymi problemami, do tej Holandii, czyli raju narkomanów i Pojechałem do, do, do znajomych, którzy tak naprawdę pojechali tam do pracy, ale wiedzieli, co się stało, było mi mega wstyd, ale chciałem się ukryć, po prostu, bałem się tej odpowiedzialności. Czyli uciekłeś z tego garażu? Uciekłem z garażu, uciekłem z Polski, po prostu, bo mm. bałem się, że mnie zatrzymią, stwierdziłem, jak to jest, taki jest raper Hada, który po prostu chyba powinien z tego, z tego co się orientuję, wziął i uciekłem od problemów. Mm -hmm. Ale to uciekłeś w takim sensie, że no jakby zjechałeś do, do, do innego kraju, ale wtedy będąc w tej Holandii też ćpałeś? Tam już tak naprawdę po drodze zastawiałem wszystko, co mogłem, laptopy, nie laptopy, tylko nawet z Niemiec wracałem się do, do Zgorzelca, który jest w przy Niemczech, niemieckiej granicy, no, no, no. żeby w Lombardii tam zastawić laptop gamingowy, który tak naprawdę grałem na nim w League of Legends i dawał mi to fanu. Zostawiłem go po to, bo chciałem uciekać. Nie nawet za najwyższe pieniądze, tylko za cenę realną, którą będę w stanie to kiedyś wykupić. W sensie nie zależało mi na tym laptopie, bo wziąłem sobie go na kredyt. Ja rozumiem, ale uciekłeś. I, jaki był główny powód twojej ucieczki z Polski? To, że bałeś się, że. zaćpiesz się. Zaśpiesz się? się czy bałeś, czy, no, czy nie, jaki nie. był powód? Bałem się odpowiedzialności za to, co, że tak powiem, za. Pałem, czyli no ale co to takiego, pod... takiego było? Czyli, że... czyli te podpalenia, bo to się stało w jeden dzień, jednej nocy. Aha, Jednej okay. nocy, że tak powiem, miałem epizod, w którym tak naprawdę odje... mi za przeproszeniem. No. I zrobiłem takie rzeczy, że, że po prostu mi jest nawet wstyd o tym rozmawiać. Słuchając tego, co mówisz i to, co robiłeś w tych stanach, to są to stany, które wydaje mi się, że całkowicie odłączają tobie Jakiekolwiek Świadomość. poczucie świadomości, mm -hmm. prawa, mm -hmm. no bo takie rzeczy, jak to się robi, no to naprawdę można za to głęboko pójść, siedzieć. Tak, tak, dokładnie. Powiem szczerze, że... Bez narkotyków byś tego nigdy nie zrobił. W życiu. W życiu. Dlatego mi jest teraz wstydy w ogóle mówić o tym. Po mm. prostu. Bo wstydzę się tego, kim byłem. Się. No jasne. Kim byłem. Wróciłeś z Holandii do Polski? Wróciłeś. Tak. Zacząłeś dalej ćpać? Oczywiście. Dwa dni... Czy dwa dni do, dokładnie tam byłem? Podróż tam trwała y, 24 godziny, oczywiście, tym Sejczętom, że tak powiem, rozwalonym. Mhm. Bo uciekałem przed tą odpowiedzialnością, którą zrobiłem y, y, w wyniku po prostu niezrozumienia tego świata i zniszczenia czegoś bliskiego w mojej rodzinie. Czy tak naprawdę jechałeś na śpany? No tak, można powiedzieć. No, no, trzeźwieje człowiek do pół roku po, na terapii, nawet mhm. 3 lata czy pięć. Całe życie się trzeźwieje, żeby wyjść na prostą. Mhm. Bo jeżeli człowiek jest po leczeniu 5 lat i sobie myśli, co robił 2 lata po terapii, to sobie myśli, że ciulfa robię wtedy. Że mhm. to nie było aż tak piękne, jak robi to teraz, załóżmy, nie? Rozumiem. No i w tej Holandii tak naprawdę to zbliżał się czas wigilii, wyobraź sobie. Czas wigilii, świąt. W tej Holandii ja nie chciałem tam być. Chciałem wrócić do rodziny, którą bardzo kocham, do rodziców, mm -hmm. bo widziałem y, obraz tego małego chłopca, w którym jest po prostu mój mały brat, który 9 lat młodszy ode mnie i jesteśmy szczęśliwym w rodzinę, rozumiesz, z moimi dziadkami, najbliższymi też, również mojemu sercu, którzy zawsze uczęszczali do nas na Wigilię. No Nie zawsze, ale przeważnie. No jasne. Ale to co wróciłeś i, i dlaczego znowu? Czyli ja wiem dlaczego znowu, no bo byłeś w nałogu, to mm -hmm. oczywiste, ale od razu tak? dalej poszedłeś w to. O tym takim wielkim jednak wydarzeniu, co co, niest, co Niestety, to, co, co muszę powiedzieć, a pro tej historii jest to bardzo istotne i muszę ci to zobrazować. No, wracając do tych Holandii, w głębi duszy czułem, że mi zależy na rodzinie. Rozumiesz? Bo że tak zaprzeczenie zaprze zaprze jak, był, jak były trzy pasy zajęte, bo był taki korekt, Patryk jechał awaryjnym pasem 150, gdzie tak naprawdę 50 razy powinno mi zabrać prawo jazdy. Oczywiście zabrano mi te prawo jazdy, bo przyszło mi lic z Niemiec, ale chyba Bóg mnie miał w opiece i no, chyba nie miał, ponieważ powinien ukarać za to wszystko. Mhm. Ale po tym względem miałem w opiece, że chyba nie chciał mi jeszcze bardziej dokładać do pieca, powiem szczerze. I cieszę się. Cieszę się po prostu dlatego, że jak tylko przyjechałem, to. Policja mnie zatrzymała od razu. Aha. Nawet, o dziwo, przypadkowo zjechałem dzień wcześniejszym, jakąś bramką, kurde, i dlatego dopiero pod tym garażem mnie złapali i się cieszę, że to mi stało, bo tam wtedy zrozumiałem, że to jest koniec. Tak, tak jak i wewnętrzny, ale nie potrafię rzucić narkotyków. I po tej całej sytuacji, to było 23 grudnia, godzina 20. 23 grudnia, 20. Następny mhm. dzień, Wigilia. Szedłem dołek. Okay. Ta Wigilia, na którą po prostu pragnąłem przyjechać, już jest prawie nie, nie, nie jest przede mną, nie? Mhm. Na I cele, tak to wyglądało. Powiem szczerze, no, na tyle ci policjanci byli, rozumiem, bo, bo niestety będąc uzależnionym, zresztą to, to jest brzydkie, żeby tak robić w ogóle, no nie chciałem nik o nikim mówić, nic, skąd to mam i w ogóle, ponieważ ja tak naprawdę sam sobie głównie załatwiałem i to ja bym głównym dostawcą, ale mówić o sobie takie rzeczy, no to trzeba być głupim. Ja wiedziałem kim jestem, nie chciałem nikogo, że tak powiem, jakby to się mówi w naszym że narkomanów sprzedawać. I no i co, ale jakoś się udało, bo widzieli jak mi zależało na rodzinie, bo moi rodzice przyszli wtedy tam po mnie, to był najgorszy obraz, jaki widziałem. Mhm. Jak oni płaczą, ale oni mnie wtedy nie zostawili, wiesz? Nie zostawili mnie i powiedzieli, że mnie kochają. I ale prostu... to w końcu dalej. Y... Pojechałem na ten dołek no. i 24 grudnia o 12 wzięli mi. W sensie z tego dołka wypuścili, bo mieli dobre serce. Rozumiesz? Nie powinienem być na Wigilii. powiem, trzy dni być na dołku, bo to były święta. Ale jak wyszedłeś, poszedłeś, na, załóżmy, na, na Wigilię i dalej później, dalej byłeś na nałogu? Powiem ci tak, ci powiem to, jak dokładnie to było. Wychodząc z komisariatu, tak naprawdę, yy, pierwsze, co zrobiłem, zadzwoniłem do mojego znajomego, który mieszkał obok klatkę, czy mogę do niego przyjść zapalić. A rodzice już czekali na mnie. I no, musiałem iść zapalić, bo nie, z, nie zniósłbym na trzeźwo po prostu tego, że musiałem być rozmawiać. To był syndrom odstawienny, tak? Tak, dwa dni już trzy dni po prostu nie brałem nic, tylko paliłem tytoń, który tak naprawdę tu, no, udostępnili mi, a nie musieli, bo nic nie miałem. Mhm. I, ale musiałem zapalić, żeby po prostu przynajmniej się czuć jakoś spokojnie ze sobą, a nie płakać całe, całą wigilię. No, no, no. By najbardziej przykra wigilia w moim życiu. I co? I. i, i... Dalej zapaliłeś, ale czy poszedłeś dalej w te twarde narkotyki? Chwilę później? Chwilę później, tak, tak bardzo szybko. Ale od momentu tego grudnia to yy, był styczeń, kluby, nie kluby, twarde, yy, że tak powiem, uzależnienie. Przyszedł luty i w przeciągu tygodnia spotkałem swoją, jakąś byłą narzeczoną, Wtedy, nie, przepraszam, teraz już była narzeczona, bo tam prawdziwa siedzi mhm. i przyszła żona. Yy, no co, spotkałem po prostu. Moją byłą dziewczynę. Cieszę się, że ją spotkałem wtedy, wiesz, bo, bo, bo dzięki temu pojechałem do środka, bo nie chciałem tam jechać do rodziców, ani dla siebie. Dzięki temu, że ją spotkałem, ja jestem wdzięczny tylko za to, że ją tylko spotkałem, powiem szczerze. I, i że tak naprawdę odcięła się w połowie mojej terapii, w której z, zrozumiałem, że, 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 że to ja tu jestem najważniejszy, wiesz. I chodziło o to, że spotkałem ją. I, i w przeciągu tygodnia przed, już miałem podjętą decyzję o wyjazdu do ośrodku i dla niej chciałem tam wyjechać, mhm. to yy, zaręczyłem się. Zaręczyłem się po tygodniu, a to wcześniej byliśmy dwa miesiące, pięć lat wcześniej, rozumiesz? Jak mhm. ja zaczynałem palić. I no pamiętałem, że ta dziewczyna wtedy mówiła, że ona nie lubi moich oczu, jak są po prostu upalone. One już wtedy jej to przeszkadzało, ale ja miałem lepszy świat w tym, bez mhm. niej, rozumiesz? I myślałem, że ona chce mi pomóc wtedy, po prostu. Widział jak jestem zagubiony. Bo narkotyki pomóc. tak naprawdę dla ciebie przez te wszystkie sytuacje były no, tym antydepresantem takim. Antydepresantem, kompletnym. ucieczką od, od problemów, samotności głównie wiesz. A powiedz mi, czy jakbyś się, nie wiem jak to nazwać, czy urodził, czy jakbyś miał szczęśliwe dzieciństwo, to byś brał? Czy myślisz, że nie, to. Miał... Nie wiem, nie chcę nikogo w ogóle obwiniać, to jest moja wina. I to jest najbardziej odpowiedzialna wersja, jaką mogę ci powiedzieć, powiem szczerze. To nie chodzi o to, żeby my mamy kogoś obwiniać, ponieważ narkoman musi rozumieć świetnie siebie. I bardzo ciężkim jest zrozumienie narkomana, bardzo. Tylko, nie bez powodu, najlepszymi terapeutami są tylko ci, którzy prawdziwe wychodzą z uzależnienia i są uczciwi przed sobą. Bo po prostu wiedzą z czym się to je i nawet nie muszą chyba studi kończyć według mnie, bo ja bardzo dużo ludziom dookoła siebie pomagam z wychowaniem yy, dzieci, a nie mam dzieci, mam trzy świnki morskie. A <grafię> Także... mógłbyś o sobie powiedzieć, że byłeś na samym dnie? Wiesz co? Na dnie, co mało powiedziane. Ja to byłem kotwicą, dosłownie. Kotwicą. Co to, co to znaczy? Kotwicą, mam no, grzęzłem w tym mule. I dzięki temu, że poczułem, że stało się tak dużo wtedy, to poczułem na własnej skórze, że już wtedy miałem, 19 lat jeszcze miałem. To w ogóle bardzo młodo. 19 lat, tak. Tak, naprawdę. Ale wiesz co, późno, y, późno zacząłem i szybko skończyłem, można powiedzieć. Dlatego teraz mam super wyniki na, na badaniach. Nie jest to późno, mówisz, taką... że później zacząłeś? No miałeś 16 lat, to jest późno? No wiesz co, na dzisiejsze realia, do z tego co wiem, 10 dziesięciolatkowie już palą marihuanę, już papierosy, także mm, witamy w Polsce. Mhm. Po prostu, no, co ci mam powiedzieć. Takie są realne, trzeba spojrzeć prawie w oczy. Dlatego ja bym, ja to tylko dla tych ludzi przyjechałem. Nie, no, przyjechałem dla siebie. Ale chciałbym, żeby może ktoś, kto jest może w czynnym uzależnieniu, poczuł może tą prawdziwość, to, to całe zrozumiał, tą szczerość w tym. Nie wiem, może zmieni moje życie. Po prostu swoje, swoje życie zmienił. Nie patrząc na nikogo, na tylko siebie. Bo ja nie potrafiłem do dzisiaj, przepraszam, do paru miesięcy tu wstecz uszanować samego siebie. Zawsze wszystkich przedstawiałem przed sobą, ale wiem, że tu jestem dzisiaj tylko dla siebie. Mm -hmm. Z Bo nawet wy, wynikało to, że przez 15 lat chciałem schudnąć. Chciałem schudnąć. Udało mi się to dopiero na, w terapii, ale oczywiście uciekłem w jedzenie. A wy jest najpiękniejsze. Jeszcze rok temu ważyłem 105 kilo, w grudniu ważyłem 98 kg, a dzisiaj ważyłem e, 77. No, no, no. Jest to prawidłowa waga dla mnie. I bo najbardziej. Teraz jesteś czysty. Tak, jestem czysty, po prostu sam ze sobą. Oczywiście yy, palenie marihuany. Niestety, yy, w ogóle to jest absurdalne, bo palenie marihuany powoduje apetyt. A ja w ogóle nie jadłem, tylko przez to, że oczywiście znów bardzo dużo paliłem, i przez te nadmierne palenie i wciągnięcie się w pracę i dążenie do celu, nie potrafiłem nawet myśleć o jedzeniu, co dopiero o, o sprawdzam, jak i, i Twoich odcinkach, wiesz? A gdybyś miał. Patryk, powiedzieć o tym, bo wiele osób w Polsce krytykuje samą terapię i mówi, że to są rzeczy niepotrzebne. Czy bez terapii dałbyś sobie radę? W życiu, a powiem teraz wszystkim tym ludziom, którzy mnie słuchają, że ja jadąc do środka zabrałem jako pun, telewizor, rower, konsole, laptopy, yy, książki itp., ponieważ ja miałem obraz zakrzywiony, tak jak prawie 100% naszego spojrzenia. prawie bo tylko niewielka ilość ludzi nie potrafi przed samym sobą najpierw się zainteresować tematem, aniżeli sam sobie dopowiadać w głowie, ponieważ taka jest natura nasza ludzka, co mhm. jest przykre. Niestety to inteligencją jest to, żeby ją trochę uszykiwać. Mhm. I powiem tak, no, jadąc tam, myślałem, że to jest psychiatryk, po prostu, no, że będę leżał sobie w łóżku odpoczywał. A powiem tak, najłatwiej zobrazować terapię w taki sposób. Nie byłem nigdy w wojsku, ale uważam, że wojsko to jest Pikuś przy tym. Powiem ci czemu. No. Bo taki jaki tam dostałem fizyczny i psychiczny, nigdzie kurwa Ale co, co to znaczy? Co to znaczy że co? Ja, jak wyglądał taki dzień? Ja ci, ja ci powiem, bo to jest tak naprawdę ludzie tam myślą, że tam nie wiadomo, co się dzieje. A no. wiesz, jak to wygląda? To jest piękne w sumie, bo przyjeżdżając tam i ja o tym, broń Boże, nie chciałem jechać, ale dla kogoś chciałem być, nie? I w międzyczasie zmieniło mi się nastawienie. Zacząłem tak naprawdę wtedy szanować siebie, ale niestety znów przestałem się szanować, wracając do siebie, potrapi. No ale mniejsza o to. Wtedy właśnie, będąc w tej terapii, myślałem, że, że po prostu będę leżał w łóżku. A tak naprawdę to wygląda tak samo jak prawdziwe życie. Czyli pobudka jest o 6 rano. Jeżeli, że tak powiem, dałeś ciała z czymś, dzień wcześniej, to troszeczkę wcześniej wstajesz, biegniesz za karę szlaban. Za karę, nie za karę. Dla motywacji, przepraszam. Bo to nie mi źle. W terapii to się nazywa motywacja. Żebyś ty po prostu nie popełnił tego błędu. I nie musiał kolejny raz biegnąć te 2,5 kilometra do szlabanu, do Druźniczki i z powrotem. Ponieważ ośrodek nie bez powodu jest 5 kilometrów w centrum lasu, dokoła jest tylko jeden taki przytułek, kamienica i tartak i nic nie ma. Żeby każdemu, każdy się czuł bezpiecznie i nie mógł stamtąd uciec. I była mhm. utrudniona droga z mhm. ucieczki. I rano, jak wstawałem, za karę, jak się to teraz można nazwać czy coś, wtedy tak myślałem za karę. Ale teraz wiem, że to po prostu jest, motywacja była to musiałem biegnąć te 5 kilometrów i wtedy miałem największy, najlepszy czas, żeby przemyśleć, czemu kurwa tak czemu robię. Zawiniłeś? Czemu zawiniłeś? A zawiniłem? co się później dzieje? Jak wyglądał twój dzień? No... Wiesz, co? Przybiegaj z powrotem, a e e jak nie popełniłeś żadnego, tak nazwijmy to, błędu, no to mhm. po prostu wstawałeś rano o 6.00 załóżmy, nie? Nie pamiętam już, 6.30, przepraszam. 6.30, 6.45 mieliśmy spotkanie przed bramą. Jeżeli się spóźniłeś przed dzwonkiem, a była taka osoba wyznaczona, funkcyjna, osoba sportowa, po prostu WF-ista no. taki no. zwany terapeuta, nie terapeuta, tylko również pacjent, tylko po prostu troszeczkę. No, ja wiem, że tak Okej. Jeżeli on zadzwoni dzwonkiem, a jeszcze na przykład ktoś przebiegał, no to już musiał mówić ze sprawą. Jeżeli w sensie, że on zrobił tak, a nie inaczej. Mhm. Jeżeli on, to tak naprawdę taki pacjent, kolega klepnął w układzie, czyli zasady z ulicy, można to powiedzieć, no są zasady z ulicy. Ja tak naprawdę przyjeżdżając tam, to myślałem, że to same po A pierwsze, co usłyszałem, że oni się za przeproszeniem pod. Jak się to mówi w że narkomańskie, okay. a tak naprawdę oni sobie pomagali wszyscy. Bo Te to jest tego ta nie tak? Nie, no tam tak naprawdę w ośrodku jest dwóch terapeutów na całą dobę i wszyscy pacjenci się pilnują, rozumiesz? Aha. Pacjenci czyli... się pilnują, tam z 50 ludzi i to jest tak pięknie zrobione, naprawdę, zaufaj mi, tak pięknie zrobione, że hierarchią od pierwszego miesiąca, jak jesteś największym ćpunem, do tego, co jest 12 miesięcy i ciście wszystkich... Umoralnie, całą, że tak powiem, wszystkich ludzi, to ten, co jest dwa miesiące, umoralnie tego, co jest miesiąc. Bo przeżyło przed chwilą to samo, rozumiesz? Aha. Żeby się nikt nie bał tych wszystkich odklejeń i w ogóle. I to jest pięknie, bo jeszcze jest terapeuta, który to nadzoruje. Całą dobę. Okej, okay, czyli to to wynika z tego, że każdy kolejnego trzyma i ten, kto ma większy staż tak, w ośrodku. Tak, tak. A ile w ogóle byłeś w ośrodku? Yy, terapia trwa rok. Yy, ja byłem rok i dwa tygodnie, czy tydzień, jakoś tak, mm -hmm. plus minus. To zależało po prostu od tego, że chciałem wtedy na najlepszym etapie skończyć terapię, czyli warunkiem było skończenie tego na Monarowcu, który jakbym nie skończył na nim, no to bym po prostu stwierdził, że dałem dupę za przeproszenie mnie, mm -hmm. bo kiedyś nam pokazano w ośrodku filmik Marka Kodańskiego, który założycielem ośrodka Monar jest do dzisiaj na YouTubie. Marek Kodański nigdy nie śpał. Ale chciało bardzo pomagać tym wszystkim biednym ludziom. Mhm. Bo to nie do końca jest wina tych wszystkich narkomanów, także nie, nie trzeba ich wini, winić, tylko dalej troszeczkę szukać tego błędu, ale mhm. tego nikt nie rozumie prawie z tych trzech ludzi. I jak byłeś w ośrodku, to nigdy nigdy nie zażyłeś, będąc tam. w terapii? Broń Boże. Broń Boże, nie było tego a powiem Ci jeszcze o a projekcie. A jakby to pewnie od razu jest. Aut. Out. Tam za y, uderzenie kogoś, agresję, aut miały obydwie osoby. Prowokant i osoba y, udzielająca, że tak powiem, odpowiedzi mhm. y, najgorszego argumentu, można to tak nazwać, nie? Czyli braku. Okej. Okay. Czyli to są naprawdę surowe warunki. Tam są, sam... powiem ci, że no, dlatego nie bez powodu to jest do wojska porównanie do którego nie byłem, ale najbliższe to porównanie po prostu jest gdzieś mi, nie? Mhm. Że, że to jest gdzieś takie wojsko, ale takie na, na podwójnym power taka amfetamina, to jest taka. Dla okay. w... samego siebie, ale. Wiesz co, nie, tam prawie nikt na początku nie dawał rady. Przez, przez 50 y, ludzi, jak tam jest czynnie z tobą, y, cały czas, to przez moje 12 miesięcy przewinęło się około, nie wiem, z 200 ludzi, 200 pacjentów. Ale były, ta, były, były na pewno, takie osoby, które nie dały 200, rady i wyszły. Wiesz co, bo Marek Kotański powiedział właśnie to, co chciałem ci powiedzieć, że tylko mistrzowie świata, mistrzowie świata wychodzą z narkomanii. Przetętni, przeciętniacy będą brać. Po mhm. prostu. Ja nie bez powodu tak zaproszeniem, bo ja chcę być mistrzem świata dla samego siebie, rozumiesz? Mhm. Dla samego siebie, bo nie chcę pać, rozumiesz? I uwierzyłem wtedy w tej terapii, że to ja jestem w tym mistrzem świata. Pomimo tego, że jak byłem w, w terapii, to ci najdłużsi starzy pacjenci, którzy byli dziesięć, yy, dziesiątka pierwsza, za miesiąc miała kończyć, wyobraź sobie, nie? I w połowie gdzieś w mojej terapii, nawet, nawet na trzy miesiące jak byłem, wszystkie wyrzucono, bo były dni, te miejscowości, w której się znajdował ośrodek, po prostu wyobraź sobie, że oni się. bo byli tak nieuczciwi w terapii. I na tyle pięknie zbudowana terapia, i że po prostu, jeżeli jest, nie jesteś uczciwy sam ze sobą, to nie wytrzymisz tam psychicznie. Dlatego ludzie uciekają stamtąd. I leczenie tylko jest wtedy, jeżeli jesteś tam dobrowolnie. No tak. Sądowe tak. leczenie nigdy nie ma sensu. To naprawdę by trzeba było być, yy, że tak powiem, dostać mega cios w życiu, żeby to zrozumieć w czasie terapii. Tak jak Ci powiedziałem, ja tam nie chciałem być przyjeżdżając, nie chciałem stąd wyjeżdżać. Ale nie bez tego nie poradziłbyś sobie w życiu? W życiu. Nie poradziłbym sobie. No i Wiesz, jak czemu? myślisz, że to mogłoby się skończyć? zaczął Zacząłbyś brać... Ja tak naprawdę w odpowiednim momencie odwróciłem się dosłownie na pięcie i tak naprawdę przez ostatnie sytuację, co mi teraz tak naprawdę uświadomiło, prawie w, z powrotem do tego piekła, że tak powiem, weszłem, ale kolejny raz sobie uświadomiłem, że to nie jest ta droga. Tylko tamta trzejwa, po prostu. Mhm. Kolejny raz musiałem się gdzieś odwrócić, pomimo tego, że to już było błahe w porównaniu do tego, jak za pierwszym razem się wpierniżyłem w tą kawałę, jak się to mówi. Mhm. No i co? Właśnie w trzecim miesiącu zakrzywiony miałem obraz tej terapii, bo wszyscy najlepsi, którzy z nas umoralniali w tej terapii. Zresztą. Zostali wyrzuceni. No, no, no. I przestałem w to wierzyć, zwątpiłeś? Zwątpiłem w to bardzo. Mhm. Po prostu zwątpiłem. Też na co dzień wątpię w ludzi. Którzy są po studiach. Powiedzieć czemu? Prze często, nie wszyscy, ale dużo jest tak, że mają bardzo wysokie ego. Tylko z tego względu, że osoba po studiach się kierunkowuje w jakimś temacie. Oczywiście y to, że ktoś studia kończy, musi wynikać z jego intelektu, aczkolwiek często ludzie myślą po studiach, że są obeznani we wszystkim. Mhm. I czasami, jak słuchamy, że tak powiem, pierścionego, takich super elokwentnych ludzi. I sobie myślę, że ja tak naprawdę do teraz nie skończyłem tej, tej informatyki, a tak naprawdę mam egzamin do zdania, ponieważ sobie to tak naprawdę dałem słowo, że muszę to skończyć i skończę to. Skończę to, bo to jest coś, czego nigdy nie skończyłem i muszę to skończyć, bo zaprzeprosiłem sobie wtedy szansę na bycie informatykiem. Więc to, Nie chcę już nim być. Nie chcę już nim być, bo dużo mi życie pozmieniało, wiesz? No, nie Ale wątpię. chcę to skończyć, bo, bo wiem, że jak tego nie zakończę, w sensie nie znam egzaminu ostatniego. Teoria i praktyka, bo szkoła jest skończona. Tylko nie miałem siły chyba już uczyć. Ale chyba, Patek. To nie będę miał zakończenia tego do siebie, wiesz? Rozumiem. Tak, bo... Ale wiesz co, wydaje mi się, że i tak, i tak, chyba twój największy egzamin, to, to już zdałeś, a powiedz, czy czujesz w swoim obecnym życiu, patrząc na to właśnie, jak wyglądasz, jak prowadzisz swoje życie, czy czujesz skutki tego długoletniego zażywania narkotyków? Znaczy, zdrowotne, mówię o zdrowotności. Jeżeli teraz. chodzi o zdrowotne skutki, to y, ostatnio y, lekarka była po prostu w szoku. Y, pierwsza rzecz, że po prostu powiedziałem szczerze, że nie chcę, y, że tak powiem, udawać, mam problemy. Po mm. prostu. Nie będę udawał choroby, mam po, problemy ze sobą. Nie chcę tego. Była w szoku. Pomimo tego, że teraz nie brałem żadnych twardych narkotyków, tylko paliłem sobie jeszcze do, oś, do 8 dni wstecz, bo teraz już jestem trzeźwy i nie mam zamiaru nawet już palić papierosów, a co dopiero marihuany. Yy, bo wiem, że po prostu to była łatwa droga. Zacząłem od Fajki, i poszedłem w, po kolei papierosy. Nie, e fajka, Ajkos, papierosy, mhm. CBD, marihuana etapowo. Wchodziłem no, sobie no, no. do gówna, że przeproszeniem. Dlatego wiem, że nawet CBD dla mnie jest złe. Bo mi przypomina zbyt, przynajmniej forma palenia jej, zbyt przypomina mi wiem, wiem, po prostu mówię. złe życie. Rozumiesz? To tak jak się mówi o, o alkoholikach, że tylko jeden kieliszek i od razu już wchodzą Właśnie. dalej w naukę. Dla, dlatego nawet w ośrodku dbaliśmy o to cukierki Michałki, tak dobrze znane. Mhm. Są na alkohol etylowy. Wiesz? I każdy alkoholik nie może z nim jechać. Prawdziwy alkoholik. Tacy, Ale nie się... czujesz obecnie, bo może jesteś nie wiem, młody, albo masz do, dobry, dobry organizm, dobre nie geny, no. że nie, nie czujesz jakby skutków tego, że tyle lat wiesz, brałeś. Wiesz co? Mm. Nie chciałbym się na skupiać, wiesz, bo to jest najłatwiej się, że tak powiem, zatraci w tym. Nie ma co patrzeć wstecz. Ja i tak, tak naprawdę w, w terapii pokochałem siłownię, saunę, zapuściłem się, bo otyłem, bo znalazłem w jedzeniu zamiennik narkotyków, w, w, w ścigaczu 650 widziałem adrenalinę, rozumiesz? Dużo zamienników, mhm. bardzo dużo zamienników, mhm. a człowiek... Po prostu to są ludzkie potrzeby, rozumiesz? Każdy z nas, z nas ma jakąś potrzebę adrenaliny, i rozumiesz, że jak paliłem marihuanę, nawet i już będąc, że tak powiem, uf, ostatnie razy sprzedałem ten motor. Bo się bałem na niego wejść, będąc pod wpływem marihuany. Mm -hmm. Bo pamiętam, jak będą pod wpływem kiedyś tych silnych środków, spowodowałem wypadek. W sensie takim, że miałem sytuacji, gdzie ja jakby nie moja decyzja, zabiłbym się. A powiedz mi, yy, bo też by, dużo się mówi o. O cenach, jakie panują za podane, mhm. za podane specyfiki. Czy ty, jak tak ciągle brałeś, to gdyby nie to, że dealowałeś i tam miałeś z tego pieniądze, albo też z tych, co tam wspomniałeś, ale to pewnie nie było tak często włamań lub innych rzeczy, to skąd ludzie mają na to pieniądze? Jakie to, to są ceny, mniej więcej? Można powiedzieć tak, że jak ja wtedy, że tak powiem, zacząłem palić, no to były. Bywały okazje, że za 20 zł szło kupić dobrego grama, ale później przeważnie była cena 30 zł. Nie bez powodu. Wtedy słuchałem Arab 30. Mm -hmm. Po prostu jest raper Arab, który wygrał tam kiedyś ekspedycję tego żywego rapu i miał najlepszą piosenkę 30. No, chodziło tylko o cenę nie? marihuany. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o te kryształy, no to wtedy to kosztowało po 50 zł. Z tego co się orientuję, no, tak, no Oczywiście. Jeżeli nie byłeś głupi w tej branży, no to brałeś większą ilość, żeby nie płacić detalicznie. No to tak jak y, ludzie robią na tym biznes. Wiem, mhm. że no, dzięki temu trochę zacząłem być takim ala mini biznesmenem. Dlatego wiem, że każda taka grupa etniczna ma jakiś swój plus. Tylko fajnie wyciągać, y, że tak powiem, y, od Romów na przykład z to, że jest w marketingu pięknym. Wie. Mhm. I uwierz mi, że, że się starałem takim małym Romem, bo doceniam to, jak oni są obrotni po prostu w tym wszystkim. wiesz? Czy kupowałeś sobie więcej? Tak, więcej, żeby mieć taniej i po prostu, nie wiem, lepszy czy coś no, mieć zaufanych no, no. ludzi. Ale to pięć dych, to jest za. Za, za grama detalicznie. Za grama. Za tak, grama. za gram detalicznie. Mhm. I na ile ci I... to starczało? Takie, bo jakie to są dawki mniej więcej przy liczaniu? Znaczy tak naprawdę, ja, jeżeli zobrazować ci pieniężnie, ile bym w stanie, że tak powiem, przejąć pieniędzy no, danej. No, o to, doby, to, mi chodzi. to pff, powiem ci tak, żaden problem nie było nawet pięć tysięcy 5 mhm. tysięcy jednej doby. I oczywiście do dzisiaj. Ciągnął się za mną, za mną długi, do dzisiaj. Wiesz, to jest najlepsze, że pomimo tego potrafię być bezinteresowny i dawać komuś wszystko. Tak jak ci powiedziałem, przyjechałem tu bez pieniędzy, zapożyczony pieniędzy, ale widziałem, że przyjeżdżam dla siebie, mhm. nikomu innego. Czyli to jest, pomimo tego, że odbiera tobie zdrowie, jaźń, rzeczywistość, rodzinę i wszystkie inne najważniejsze rzeczy, ale też odbiera tobie kwestię bytową, czyli same finanse, bo to jest bardzo drogie, tak, patrząc bardzo na to. Drogie. Dlatego ja też nie chciałem być głupi, jak typowy ćpun. I zawsze myślałem, jak po prostu mieć coś tańsze, rozumiesz? To chyba gdzieś nie wiem, z inteligencji wynika. Nie wiem, nie chcę się tam dokładać, bo to nie o to chodzi. Mhm. Chciałbym być bardziej skromną osobą. No. Wiesz, to jest też jedną rzeczą, która zawsze mnie zastanawiało w, w takim środowisku, a mianowicie środowisko. Mhm. Czy gdyby nie to, że miałeś z kimś ćpać, brać, spędzać czas, to dalej byś wszedł w narkotyki? Czy nie? Jak, to, czy jak dla ciebie środowisko wpłynęło na to, z jaką częstotliwością brałeś? Znaczy, powiem szczerze, że, że patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje teraz u nas, i wtedy też w tych czasach się działo, bo myśmy mieli braki. Myśmy bardzo długo się trzymali, jeżeli chodzi o naszą taką nazwijmy paczkę. Mhm. Późno w to weszliśmy. Zaczęło się to tak naprawdę w momencie, gdy zaprzepaściłem informatykę. No, że wewnętrzne problemy nie dawały mi jakiegoś, tak powiem, sposobu bycia i normalnie funkcjonowania w społeczeństwie. I potem tym bardziej zacząłem palić jeszcze więcej, jak dostałem... No, u na kopalni idziesz do szkoły zawodowej, albo, nie wiem, szukaj sobie, grać sobie sam, że tak ilu was było takiej w tej, oj, przepraszam... W tej paczce? Tak, w tej no, paczce. No tak około, nie wiem, Głównie to takich trzech, czterech, którzy, którzy od malutkiego się tak naprawdę przyjaźniliśmy. I... I co, jeden na drugiego mówił, chodź dzisiaj, dawaj dzisiaj. Nie, po prostu byśmy widzieli. Ja tak naprawdę miałem nawet klucze od kolegi obok klatki, z klatki. I jego mama trochę jak moja mama była, można tak powiedzieć, po naszemu. Mhm. Y rano go budziłem, paliliśmy przed szkołą. Ja zawsze byłem takim narkomanem, że musiałem sobie zostawić następny dzień, co było największym błędy, bo wtedy coraz większe uzależnienie sobie pielęgnowałem w sobie, bo zawsze musiałem mieć następny dzień, żeby się dobrze czuć. Znale, bo jak rano nie zapaliłem, to życia nie było. To byłem, miałem ne ogromną nerwicę i w ogóle przez to, że tego nie mam, rozumiesz? Mhm. No, a zostawić. na tym garażu, na którym wylądowałeś już na skraju swojej narkomanii, to oni też tam byli? Wiesz co? Nie. Bo, bo ci ludzie nie poszli tak daleko jak ja. Aha. Po prostu. Oni pomimo. Mi to można powiedzieć najbardziej. Oh. Okay. Po prostu. Ale wiesz, to jest piękne, że prawie wszyscy ci ludzie jakoś sobie radzą teraz. Ale fajnie, że oni się do mnie odezwią i szanują mnie po prostu za to, że w razie czego jestem w stanie im pomóc. To z kim radzić. wtedy brałeś? Z nowymi? Wtedy już z nowymi. Aha. Oczywiście z nowymi. to 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 było młodsze towarzystwo wtedy o rok czy dwa, dwa, dwa lata czy trzy nawet, nie wiem. No nieważne. O, o nie, nie chcę za pójść posiedzieć mm. czy coś, kurde. No, 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 no. Po prostu. Yy, no, co ci powiedzieć. Znalazłeś sobie nowych kolegów. Tak, w po prostu, w którym, tych, po prostu którzy... widzieli mi we mnie Boga, rozumiesz? Mhm. I ja zawsze chciałem być taką osobą, takim autorytetem. Po prostu, chciałem być autorytetem, rozumiesz? Mhm. Dlatego też chyba ludzie mnie takie postrzegają, bo, bo teraz y, na szejwą się chcę starać być taki a nie pod wpływem, rozumiesz? Czyli rozumiem, że imponowałeś im przez to, że dużo brałeś, miałeś dostęp do tak, tak, tego tak, lub tak, tego, tak. oni cię postrzegali jako takiego mhm. najwyżej, załóżmy to w tej hierarchii i to przez to to było. No, czułem po prostu się kimś tam, rozumiesz? Mhm. Tak jak się czułem nikim, tak tam się czułem kimś, okay. bo, bo do tego stopnia tym młodym ludziom to imponowało, że potrafię mnie zapalić, jechać na motorze i coś, to było ogromnie nieodpowiedzialne. Mm -hmm. Ja dziękuję Bogu, że tu jest w ogóle jestem, dziękuję, że w ogóle mogę tu przyjść no, na i opowiedzieć o tym wszystkim po prostu, bo... Niesamowite to... jest to, Patryk, że znaczy się... Bardzo jest po Tobie czuć, że to jest dla Ciebie, no mam głęboką nadzieję, etap kompletnie zamknięty. Ale to, co mi się super rzuca w oczy, to to, z jaką świadomością do tego podchodzisz i wiesz, jesteś, no, no bardzo jest to odczuwalne, że ten etap jest i był dla Ciebie taki bardzo druzgocący. Tak, I to o tym wiesz. Wiesz co, Dimitri, ja Ci powiem tak, że po prostu to wszystko było bardzo druzgoczące i no, że kończąc terapię, podjąłem najgorszą decyzję. Po prostu wróciłem do miejsca zamieszkania, bo chciałem nie być samotny, tak jak Ci wcześniej to mhm. powiedziałem, jakbyśmy tu przyje przyjechali zaraz. Nie chciałem być samotny, a tak naprawdę stałem się prawie kolejny raz samotny. Dzięki temu, że się przyznałem przed swoją żoną, że mam problem, przyszłą żoną, w sierpniu się dopiero, że nie też nie byłbym sobą, gdyby ona yy, dowiedziała się po ślubie o tym, rozumiesz? Mhm. Byłbym był przykro, bo wiedziałbym, że bym w zawiódł i to by się skończyło. Mhm. A gdybym prawdopodobnie nie moje tak naprawdę nadzieja, i już ją straciłem, bo napisałem do ciebie na Instagramie. Mhm. Straciłem tę nadzieję. Nie bez powodu yy, wiadomość do twojego menadżera dostałaś dostała od mojego żony. Mhm. Wiesz co? Mam nadzieję w ogóle bardzo, że to, co mówisz, trafi do kogoś, bo ludzie sobie, sobie w dzisiejszych czasach wszystko bagatelizują. I tak. bagatelizują sobie to, co się dzieje w internecie. To, co mm -hmm. nasze... No ja też jestem osobą jak na razie bezdzietną, mm -hmm. że to wszystko, co się dzieje w internecie jest takie płytkie, niezrozumiałe. Dzieci chłoną te wszystkie takie demoralizujące. Ja, nie, ja sztucznie tego nie demonizuję, bo to, co jest, nie, nie, to nie. jest straszne. To, 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 co dzieciaki dzisiaj mm -hmm. mogą oglądać. I mam nadzieję, że to będzie też dla nich jakaś lekcja, że być może ta rozmowa będzie puszczana, nie wiem, w szkołach, gdziekolwiek, bo jakbyś miał powiedzieć, w ilu procentach narkotyki zniszczyły ci życie, to ile procent by było? W milionie procentach. No właśnie, ja nawet wiedziałem, że powiesz więcej niż sto. Słuchaj teraz tego, nie? Ja bym chciał tak może to splintować teraz. No. Po prostu całość tego, drodzy słuchacze, nie szukajcie po prostu winy w innych, szukajcie winy w sobie, Rozumcie, terapię, idźcie na leczenie, nie bądźcie amerykańcami, nie patrzcie na Amerykę, po prostu. W Ameryce siedzi najgorsze zło. Wszyscy są skupieni oczami na Stany, jak tam jest pięknie, po prostu, a według mnie to tam jest najgorzej. A wiesz, czemu? No ja ja ostatnio byłem. Ja, ja ci powiem dlaczego. Ja nie byłem nigdy w Stanach, a bardziej doceniam Chińczyków. Wie czemu? Bo oni nawet potrafią, że tak powiem, lepsze mieć system naturalnego wypróżniania. Uh -huh. O czym pewnie wiesz. Uh -huh. Oni są przed nami o 200 lat. Oczywiście, aglomeracja i to, i nie bez powodu oni są odcięci, bo widzą, za przeproszeniem, jakie społeczeństwo jest spierane, Rozumiesz? I nawet ta osoba, która myśli, że jest inteligentna, co powinna się iść w czoło, jeżeli nie rozumie po prostu tego wywiadu. Uh -huh. Rozumiesz? I jeżeli zależy... I na tym, żeby zrozumieć, o czym ja mówię tutaj, no to po prostu chyba by trzeba było trochę to przeżyć, aby przynajmniej starać się doinformować, jak wygląda terapia, nie, nie oskarżać wszystkich tych ludzi, że oni się cipają tylko przez to, że, że są cipunami. Owszem, to jest ich wina, że ci ale nie do końca. To tylko zrozumie osoby, które po prostu pójdą na terapię. Więcej nie chciałbym o tym wspominać, no bo. Terapia w ogóle, no, z tego co powiedziałeś, to. Ciężko mi jest. Bardzo ciężka, wiesz? Bardzo jest ciężka, ale no, bez niej, no nie byłoby cię pewnie tutaj. Tak, ale wiesz co? Ja w terapii będąc nie miałem tak podjętej decyzji co do ćpania, bo jak jadąc na terapię... Myślałeś, ja, że to do tego wrócisz. I że będę chciał palić, tylko i wyłącznie. Tylko palić, rozumiesz? Bo mi to dawało jakiś dialekt inteligencji w ogóle, będąc zajebistym w ogóle, mhm. za co mi jest teraz głupio, bo ja wcale nie jestem zajebisty. Tak samo jestem niedołężny jak każdy, że tak powiem. Mhm. Nie jestem jak. Tylko widzisz, jest to takie... Z... Bo, jak to się kiedyś łanie mówiło, wszystko jest dla ludzi. Mhm. Tylko jest pytanie, czy to są te środki, które tak naprawdę zaburzają tobie. Wiadomo, no, jest alkohol, który też tobie zaburza. Nabić się jednego drinka, nie, nie mówią, że okej. Okay. Zapalić jednego blanta, mówią, że okej. Okay. Wziąć kreskę, mówią, że okej. Okay. Każdy niech sam sobie dozuje to, co chce, ale ogólnie narkotyki. Nie bez przyczyny na całym świecie, mówimy o narkotykach mhm. twardych, mhm. chociaż do miękkich też każdy może mieć swoje zarzuty. No nie bez przyczyny, jest to po prostu produkt zakazany. No. Na swoim przykładzie chyba możesz powiedzieć, że jednak niszczy to życie. Mhm. Wiesz, to Dimitr, żebyś miał świadomość też tego, to, że ja nie, nie, nie mogę palić, to nie znaczy, że nie jestem za legalizacją, wiesz? Mhm. Bo, to nie, bo ja wiem, że po prostu ja nie mogę stosować tego czegokolwiek, bo po prostu nie znam tego złotego środku. Nie jestem, na, jestem na tyle głupi, albo na tyle, nie wiem, niedołężny, że nie potrafię y, robić czegoś w połowicznie, tylko albo, ale mam tak ogólnie w życiu, że Aha. albo leżę na kanapie, albo za***am 300%. Mhm. I wiesz co? Przeleżałem 5 czy 6 lat oglądając YouTube'a. I teraz tak patrzę, że tak powiem, jestem skupiony na, na sobie, że nawet nie potrafię na YouTube'a spojrzeć po prostu. A z czego bardzo dużą przyjemność czerpałem. Po prostu. Czyli dobrze, jeżeli dobrze rozumiem, to, to potwierdź, a jeżeli nie, to wyprowadź mnie z błędu, że ty i twoja, Twoje nastawienie, osobowość, umysł nie jest przystosowana do tych środków. Ale chyba mamy zgodę co do tego, że narkotyki twarde jednak są strasznie niszczące. Oczywiście. Powiem Ci tak, że, że jeżeli miałbym napisać na nowo tą historię, to wiadomo, chciałbym być tu, tu gdzie jestem teraz, ale no nie chciałbym tej całej przykrości rodzinie tak naprawdę zrobić. Y ale to też mnie ukształtowało tak jakby. Po prostu. No, wiadomo, to są złe doświadczenia, ale na, takie najbardziej uczam. Pokory, szacunku i w ogóle. Ja uważam, że po prostu narkoman po odwyku, taki prawdziwy, to jest po prostu najpiękniejszą osobą, bo po prostu szanuje każdego, jest uczciwy, prawdomówny, no i po prostu, no jest, na co dzień stara się siebie innym dać, mhm. a nie dla samego siebie. Dlatego ja wszystkim załóżmy ostatnimi czasy siebie dawałem. I jak przyszło to do czego, to myślisz, ile osób się tak naprawdę odezwało. Zero. Nie, odezwali się. <grym> tak, jedynie z teraz, wiesz. Po cię Chciałem zobaczyć, no. co powiesz. Nie, właśnie całe szczęście. <grym> Dlatego nie, nie straciłem nadziei, wiesz, do końca. Nie straciłem nadziei, ale zawiodłem się na wielu ludziach. No. Nie spodziewałem się. To jest prawda. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ja taką biedę w ostatnio poznałem. Po prostu, ale, no, ale... chciałbym jeszcze ostatnio rzecz spętować. Jadzę na terapię. Mm, już chciałem palić po nie miałem podjętej decyzji, co do tego. Mm. się W tą kawałę. Nigdy nie byłem aż tak pewny, że chcę mieć coś tak w dupie, jak mam teraz. Po prostu całe te narkotyki. I to, że ktoś się tam pali, nie chce palić. Ale nie, nie chce tego czuć, widzieć po prostu, bo to dla mnie to wyzwalacz. Dla narkomana jest wyzwalać, tak jak cukierek z zmijałek. Tyle no. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że to mówisz z taką odpowiedzialnością, z taką pewnością. Mam nadzieję, naprawdę, że to, co powiedziałeś, ile pieniędzy prze, przewaliłeś, ile zdrowia straciłeś, jak Twoja rodzina na tym cierpiała, jak Ty mm. cierpiałeś, to są rzeczy, które już no, nie ma co ukrywać. Ja też nie chcę być tutaj, jakby, nie wiem, się, czy czy kimkolwiek, bo absolutnie się nie czuję, żeby można tak powiedzieć, ale fajne jest to, że. Wiesz, co straciłeś i mhm. chcesz teraz szybko wrócić do tej do tej tak. ja prawdy mam coś rzeczywistości. Tak, mam coś takiego, że po prostu jak nie czuję żadnego progresu, dlatego ci mówię o skończeniu tej szkoły. Tak naprawdę nie powinienem je zrobić dla samego siebie, wiesz. Bo się zacząłem szanować, ale... Lubię sobie dźwigać poprzeczkę, tak jak to, yy, Słuchajcie, słuchacze, jeżeli słuchacie rapu, gips, czarno na białym, postawił mnie na nogi, dlatego ja tutaj teraz siedzę. To jest, nie wiem, czy to stara, nowa płyta. Działem mhm. w amoku, wziąłem tą płytę i po prostu jest piękna. Natomiast osiem piosenek. I zawsze uważam, że jeżeli artysta ma osiem piosenek. To chyba nie szanuję tych słuchaczy, Albo zawsze liczyłem na 20-40, mhm. rozumiesz, ale doceniam to, bo jeżeli ktoś usłyszy tą płytę i zrozumie, i mam nadzieję, że kiedyś Mateusz Cię spotkam i Ci podziękuję za to, że, że tu jestem, bo, bo jakby nie, nie ta płyta, w sensie Mateusz gipsy, wiesz, w sensie ten, ten, ten artysta, mhm. Bo jakby nie ta płyta, to może by mnie tu nie było. Bardzo mnie na duchu i bardzo opisuje po prostu mój stan, który się dzieje ze mną aktualnie, po prostu. Bo. Słychać w, tej, w tych jego piosenkach, że on chyba miał taki sam problem kiedyś, jak ja, mhm. że nie wierzył w siebie, nie wierzył w to wszystko, że on może to dźwignąć na barki, że być tak cudownym człowiekiem. Powiem ci szczerze, że, że dla mnie ogromną, największą mądrością jest to, że... Nie mam wątpliwości, że jakby mi brakło miłości w życiu, to bym teraz psychopatą i bym siedział gdzieś w więzieniu. Ale to, że przynajmniej miałem trochę tej miłości w życiu, to. i teraz mam bardzo dużo tej miłości, całe szczęście, wiesz, do tego się bardzo cieszę i pragnę tej miłości, a nie pieniędzy. Ale wiem, że pie bez pieniędzy niestety nie ma życia. I powiem Ci tak, nawet bardzo pragnę, żeby usłyszał to ten Mateusz, bo, bo jestem wdzięczny po prostu każdemu raperowi, bo. Załóżmy jeszcze, jest taki Dudek, też mu chcę podziękować. Dudek P56, bo w najgorszym za przyszły jadąc z tej Holandii, będąc w amoku takim, że to jego piosenki gdzieś zawsze by, by nawiązywały do Boga, można powiedzieć. I poza tym, co? Trzymałem je na duchu. No to z, z tego, co powiedziałeś, to było wiele, z, wiele złożonych, które utrzymywały cię. cię przy życiu, przy duchu, ale chyba najważniejszą było to, że jednak gdzieś tam podświadomie, słuchając dzisiaj ciebie, myślę, że chciałeś to po prostu zakończyć. Mhm. Przyszło to w takiej chwili, mogło wcześniej, mogło później, nie oceniamy, ale dobrze, że przyszło. A wiesz, czemu tu przyjechałem? No. Żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, że to jest ten narkoman, i żebym ja się czuł odpowiedzialny. Za to, że jak będę ci pał, to mnie wszyscy wytkną palcami. Rozumiesz? I to jest prawdziwe skończenie terapii. Tu i teraz. Pozdrawiam cię, Aniu Surówko. Bardzo się cieszę, Patryk, naprawdę na to spotkanie, bo to też była dla mnie ważna rozmowa. Nie będę ukrywał. I cieszę się, życzę tobie, jak i całej twojej rodzinie wszystkiego dobrego. I mam nadzieję, że to, że przemierzałeś swoje życie z delikatnymi wertepami, to była trochę taka droga, ale teraz mam nadzieję, że będziesz jeździł po świeżo wylanym asfalcie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. A my, moi drodzy, spotkamy się w kolejnej audycji, już w najbliższą niedzielę. Słuchajcie i na YouTubie, i na Spotify. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się już za tydzień w niedzielę. I pamiętajcie, że wszystkie rozmowy dostępne są na YouTube i Spotify.